Cześć, z tej strony Neftai. I to jest Poseidon na midzie. Teraz aktualnie próbujemy zrobić midcampa, którego mam nadzieję, że uda nam się zrobić. Chociaż ta Freya nie pozwala. I schogowali jeszcze, super midcampa nie będzie, nawet nikogo nie zabijemy. Co genialnie, nie mamy midcampa, jest po prostu słabo bardzo. O, jeszcze go trafiłem nawet, bardzo fajnie. Poseidon na midzie jest na obecnej chyba mecie jednym z najlepszych pikiem w ogóle pików na mida. U nas na dżungli jest Nemesis, Changi plus Rama na AD Carry, Herkules na supporcie, myślałem, że Changi jest na supporcie, a nie. Ale mam przewagę nad Agniem, on ma tyle hapsów. Zatem próbować udziałabność, nie wiem, to za chwilę miniony zabiją, więc to jest po prostu... kwestia czasu, kiedy się cofnie do bazy, ja będę mógł spokojnie farmić. Chyba, że ma potiony. Potionów nie ma. To jest trochę głupie, żeby jak nie kupować potionów, bo on jest na jedną taką moją falkę. A jeszcze teraz, kiedy ja mam ten wir, to w ogóle zginie jak jakaś kura. Dziękuję. Na jego miejscu to oczywiście, że trzeba było się cofnąć. No, teraz jest o wiele do tyłu bardziej w farmie, niż gdyby się cofnął. To po prostu było głupie, według mnie. Pasywka Poseidona to jest za każdym celnym jego autoatakiem. Zyskujemy więcej atak speedu, już wam mówię. Dostajemy... nasze skille zadają więcej damage'a oraz dostajemy większy movement speed po prostu. Co jest na przykład dobre do ucieczki i to się kończy za każdym razem, kiedy... coś mnie goni? Nie, myślałem, że to jest ten już Merkury. U nich Freya jest na dżungli, czy na czym jest u nich Freya? Freya jest na solo. Freya jest ma legendarne skiny 10 masterkę, więc myślę, że tu może być mały problem. Ale nic nie obiecujemy. A masz. Spierdzielaj. No i właśnie to jest chyba free killu. Dziękuję. To combo Agniego jest bardzo dobre. Tylko... po prostu nie na Poseidona i nie w takim wykonaniu, kiedy on jest bardzo do tyłu. No on we mnie wbije, ja rzucam wir pod siebie, no i koniec. Teraz jeszcze mam ulta. Jak on do mnie wbije, to ja mu krakena pod nogi podstawię. No właśnie, co do jego skilli, bo trochę zapomniałem o tym. 1K to jest po prostu taka fala, która zadaje damage i odpycha przeciwników. 2K to jest nasze ulepszone autoataki, nie jest jeden, tylko są 3. Dostajemy attack speed i movement speed. I 3K to jest taki wir, tak jak tornado na przykład AO. Tylko, że ten wir wciąga i zadaje też dość spory damage. Czyli na przykład, o zobaczcie, widzisz? Widzicie, imiony są wciągane do środka. Czyli taka... jak to właśnie jest w wirze. Ja tutaj się nafiduję, na tym Agnim. Widać, nie jest profesjonalny gracz. No dobra. I teraz zobaczcie znowu to samo. Pyk. Nie trafiłem, a goddammit. No teraz to mnie miniony bolą. Teraz powinienem się cofnąć do bazy i to muszę uczynić. Posiadam na buty. Super. Posiadam już pieniążki na buty, więc spokojnie mogę się cofnąć do bazy. On się teraz trochę bardziej tam trochę podfarmi, ale mogę sobie na to pozwolić. Aktywki na razie nie kupowałem, bo jakbym już kupował to sprint. Sprint jest potrzebny do juksowania, czyli do omijania ataków i ogólnie do szybszego dogonienia, do ucieczki. W ogóle bardzo fajne ma zastosowania. Ale Poseidon ma 2, co daje mu movement speed oraz pasywkę, więc uznałem to za niepotrzebne. Myślę, że zrobiłem to słusznie. Bardzo przyjemnie się farmi z Poseidonem. On chyba poszedł zrobić midcampa. Co jest bardzo możliwe. Robi midcampa. Cześć Agni, zrobił właśnie midcampa niestety. Smutno trochę. I tak trochę ogarnia, że trzeba robić midcampy. O Merkury. To nie będzie chciał mnie zgankować na długo. Gdzieś tu pewnie. Jesz to. Aha, jak uciekł. Po prostu to chory damage, bo na razie zadaje jak nie do tyłu strasznie. I on ma golda. Jak nie ma... no to jest... 1000 golda różnicy. To nie jest mało, to jest dość dużo. Jeszcze się cofnę, teraz ja mogę spokojnie jeszcze bardziej farmić. Farmienie Poseidona jest bardzo prosto. O, teraz Mark przyszedł podtrzymać linię. Dlatego, że nie mu zniszczę miniony. A Mark taki dobry do farmy to nie jest. I on ma 4 level! O Boże! A nie trafiłem.
No jak to podejdzie, to po prostu dostanie krakenem. Poszedł. To błąd. O bo... A, ty dobry był. Dobre. Dobre, dobre. I zginąłem. No to trudno. Oż, ty nie wiedziałem, że on tak zrobi. To dobre było. Ja mu tam krakena walnąłem, a tu jeszcze Agni przyszedł. Nie, co kupiłem w ogóle. To jest tego. Nie, na drugi item, co my chcemy kupować? Czy my chcemy Demonic Grip? Może by chcieć Demonic Grip. No nie gribną nam Attack Speed, a Poseidon jest trochę taką właśnie postacią z tymi autoatakami. No, ze względu na jego dwójkę i po prostu to, że jego autaki, autoataki nie są takie słabe. Jak na maga. No i też pasywka daje mu tutaj basic attack plus 10% tight level on hit. No czyli też pasywka zwiększa damage jego autoataków. To jest bardzo dobre. No Agni nie zadaje mi dużego damage swoimi pestkami. Aha, okej, okay, Agni. Zrobił mi damage, ale okej. Okay. No dawaj te pestki rzucę. Trochę już się podniósł, kurczę, no zły start, ale dobry jest. A ja go trochę tam już podharasowałem, dam mu to, trafiłem. Ups. Brał, to ataki zawsze rządzą. No chodź tu, debilu. O, kupił potki. W końcu. Hop. Ależ te pestki rzuca. Tyk, 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 tyk. Oż ty. Zaczniesz mnie gonić, to dostaniesz krakena. Na pysk. Dziękuję. Czuwa, Egisa nie nawet po co. Dawaj na Messi, zabij go. Zabij go! Zabij go! Dobrze! Trzeba to jeszcze spuszować szybko. Będę mógł się cofnąć. Dobra. Mam na demonic grip, kolejnego mam. No i pięknie. Bardzo ładnie. Nawet jest bardzo fajnie, że im pomogła. Bo bez tego byłoby słabo. No jak widzicie, Poseidon jest naprawdę bardzo mocny na midzie w aktualnej mecie. Czemu mi to hamuje, kurczę? Ta postać. Ostatnio nie wiem, czy to są wina mojej klawiatury, czy wina tego, że nie wiem, mojego internetu, czy tego, że po prostu Smite nie wytrzymuje. U internet raczej nie jest zły. Wrzucę expa, proszę. Dziękuję. Pyk, 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 pyk. O, nie dałem się zastanować, to bardzo dobrze. Teraz. Ups. Ups. To. To. Nie trafił. Merk idzie, super. Po prostu genialny. Zginę sobie. Może z nim krakenem. Help! Helpuj, helpuj! Piękny. No nie, 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 nie! God damn it! No way! Uciekaj! Ode mnie! Nie ma chleba! Nie! Nie, jest! Przeżyłem! O Boże! To było dobre, kurde. Wow. O Boże. Co to było? Jakim cudem ja przeżyłem w ogóle? I to jest właśnie to, że trzeba unikać trochę tych ataków. Dzięki właśnie tej dwójce Poseidona chociażby. Tu myślę, że może być Surrender. Fitness w tej minusie słabe będzie. Bardzo słabe. No raczej będzie. No trudny, krótki materiał będzie, ale... No i... A! Jeszcze oczywiście ulta nie opisałem. Ulta to jest tu kraken, kiedy rzucam tego krakena. Kraken zadaje w dwóch obszarach. Po prostu wielki damage zadaje. Pierdzielaj, Aki. Basic ataki, basic ataki, basic ataki. Jak widzicie, bolą go na basic ataki. Czy by chciał, czy nie chciał, ale go bolą. O! Teraz mogę wam pokazać. W tym środkowym kółeczku kraken zadaje największy damage, a na tym dalszym zadaje już mniejszy damage, ale też nadal jest spory. I bum! Pyk! Nie trafił, dobrze.
swoje. No. Mogę się teraz potem przejść. Bo nie zdetonuję tego, nie ma opcji. O, teraz Freya przyszła, się obudziła. Żeby w końcu do mnie zgankować, bo... Jednak kurczę. A Freya jednak umie grać. Teraz Demonic Gripa buduje. Demonic Grip, dobry, dobry. Demonic Grip i myślę, że teraz... Co by teraz kupić? Co bym teraz kupił? Sasha? Nie. Talona, bo potrzebuję lifesteala. O, Talona bym kupił. Żeby lifesteal jakiś był. Jakieś potka. Muszę ten sprint. Albo, o wiem! Aegis się przyda. Aegis bardzo się przyda. Na Cupida, na Agniego i na Freya. No. No, trochę smutne. Zabili. A i tak pewnie, a i tak wygrywamy i to mocno. Dobra. Sobie szybciej dojdziemy do respa. Nie do respa, tylko na linię. I spuszujemy tower, oczywiście. Nie puszuj beze mnie. Ja też chcę dostać tower killa. Uważaj! Uważaj, przyjacielu! Przyjacielu! Pięknie. Cudownie. Spierdzielaj! O, że za późno Aegisa. Ona nie trafiła. Macie to, macie to. Do widzenia. Pięknie. Dobra. Cudownie. Nice job. Natomiast jest umie grać. 6-1. Świetnie. No i widzicie, nasz mój atak speed nie jest aż taki mały. Pięknie. O, ale ograł. A nie, to nie ten. Nie, Merk. Spierdzielaj. Kurde. Nie ma takiego bicia. Nie mam many. Kurczę, mogę zginąć. Tam jeszcze chcę mieć to 1300, żeby chociaż mieć kawałek tego Talona. Szybko tower i uciekamy. Urok Aegisa. No i zginąłem. Trudno. No, tak myślałem, żeby się cofać. Ale tower padł. To warto było. Talon. Aegisa sobie ulepszymy. Potka. Mignie. Co nic tutaj ogarnię? Co to buduje? No, Herkule... A, no co ty... W ostatnim odcinku też. Te guardbucy na drugi item. Czemu te guard... Czemu te Reinforced Graves nie buduje się na pierwszy item? No bez przesady, no. No przecież Reinforced Graves to jest naprawdę genialny item dla tanków. A tu Hades w ogóle Magic Shoes buduje. To jest po prostu załamka. I tutaj też. Chociaż u nas jest tank. To w sumie raczej Warrior Tabi, a nie Ninja Tabi. Przesady. Dobra, idę tam pomóc. O nie, tam jest ich czterech. Nie będę jeszcze pomóc. Ja sobie pofarmię. Spuszuję tower. Będzie więcej pieniążków. Lećcie. To jest bardzo dobre do puszczania toweru. Tutaj ja padła, to super. Walne. Oj, Hobbit Targeted by a Tower. Nie chcę tego. No prawie, nie go walnę. Ale Tower jest teraz pod silnym tutaj puszowaniem, jest bardzo dobrze. No ale po lewo nam spuszowali. Ja tam już rama idzie, więc jest okej. Okay. Gdzie jest Freya? Tu idziemy. I Freya. To lecę do moich. Mam pomóc.
chronimy Krakena. Freya, won! Won, Freya! Sama sobie teraz zginie pewnie. Jezu, nie mam many. I cooldowny okropne. No to ten teamfight wygrali niestety. A nie, nie wygrali. Dobra, tak. Jak te miniony trochę podharasuje. Nie retreatamy. Mamy przewagę. Oż ty. Aegis! Ach, nie wyszło. No niestety nie wyszło. Wygraliśmy teamfighta. No trudno. To niedługo będziemy mieli całego. Ja wygrywam, to dobrze, że oni się nie poddają w sumie. Ale to no, rama boli, no tak jak było ostatni odcinek. Rama boli, to bardzo boli. Będzie katakami. On już ma kryty, czy nie? Rama? Nie, jeszcze krytów nie ma, no ale on boli, boli. A, gni 1-8, no bez przesad. Co to jest? Kto to widział? Takie rzeczy. Dobra. Nie wiem, że z dworu. Nie słychać tutaj jakieś ciężarówki jeżdżą, mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Miejmy nadzieję. Weźmy sobie damage'a. Gank left lane, gank left lane, gank left lane. Nie. Sobie damage'a zrobię. Damage dla mnie jest bardzo ok. Czyli damage jest nie fajny, brać damage'a tylko tego. No. Kurde. Nie damage'a tylko... speeda. Nie mogę znaleźć słowa. Lecim tam, lecim! Mam nastakowaną pasywkę! Lecimy, lecimy! Lecimy, lecimy! Killsteal! Killsteal? Nie. O, Freya, 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 Freya zawsze chcemy zabić. Freya chcemy zabić zawsze. Dziękuję. Cudowny. Krakenem ją zmierzyliśmy. No właśnie, jak tego Krakena rzucić tak, że ktoś się nie spodziewa. Po prostu giniecie od razu. Jeszcze on was odrzuca i stunuje. Na ile stunuje? Stun na 1,5 sekundy na razie. Otalona mnie stać, chyba się cofnę za chwilę. Otalona. Talon ważny item, więc się cofniemy po niego. No w sumie, no to, no, spora różnica. Chcemy Talona jak najbardziej. Do przodu, kurczę, nie do tyłu. I jechane. Na razie, że po prostu z nimi za chwilę to skończymy. Trzeba jakiś po prostu tower pushnąć i wygrać. Odpalę sobie to, żeby szybciej iść. No teraz po prostu zasuwam jak nie wiem co. Z nastakowaną pasywką i jeszcze dwójką odpaloną. Po prostu szybkość posiadana jego mobilność jest naprawdę spora. Dum 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 dum. To jest Agni. Nie wiem, co sobie z nim poradzi. A to jest Merk. To jest Merk. Będzie mutował. Przetrwać. Przetrwałem, przetrwałem. No nie przetrwałem. No niestety Freya. Czy ja chcę bitsy kupić na tego Hadesa? No muszę kupić bitsy na Hadesa, no bo przez te bitsy no po prostu... ja ginę. No trzeba bitsy kupić. No co poradzisz? Nic nie poradzisz. Trzeba kupić bitsy. Następny item oczywiście polemanekon. Messis, uważaj, bo ci tower bije. On tu defenduje. Ja jeszcze mam 10 sekund respawn. Dobrze. I ciśnij. Ona go ściśnie chyba. Chyba, że on użyje dobrze dwójki. Nie użyje dobrze dwójki. Dobra. Pojmę na kodno oczywiście następny item, żebyśmy już jakiś damage z naszych podstawowych ataków zadawali. O, teraz zobaczycie raz magię Poseidona. Tylko trzeba nastakować pasywkę. Zobaczycie największą magię ever, kiedy sobie załączę z beat buffa. To jest moje. To jest moje. Dziękuję. Tylko nie mam nastakowanej pasywki, chcę nastakować pasywkę. Dziękuję. Zobaczcie jak to zasuwa po prostu. Jak tak można tak szybko biegać? Co to jest? Co to jest? O, Hades, siema. Dobra, dobra. Jezu, jakie to dobre było. Masz krepę.
bicy. Ups, nie masz bicy. Pięknie. Zabiłem coś? Nie, ale dostałem asystę. Bardzo fajnie. Tu za mną coś jest. Jezu! Żelazłem. Dziękuję. Fajna asysta, no. No szkoda, że jest nie zabijam, ale... Niech sobie zabije Rama. Niech się nafiduje nasz ADC. Chciałbym coś, na czym bym się live stealnął, tylko że tu jest Freya, którą można było zabić. Lightowo. Palajcie. Pik, 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 pik. Dawaj. A, musiałem sobie skalesnąć. No. Ale dobrze, dobrze. Teraz coś za te asysty dostanę, tam zawsze jakieś pieniążki wpadną. Myślę, że się lepiej było, gdybym... Zabijam, a o, Herkules dobry support, 8 asyst, tak samo jak ja, kurczę. Teraz muszę iść sam sobie kogoś pozabijać. Zwyki. I muszę Game of Isolation kupić na następnej tur. Brakuje mi many i trochę jestem papierkowy. No zdecydowanie Game of Isolation. Pieniążki sobie trochę pokusimy. Dobra. I puszniemy tower. Tak, myślę, że tak będzie dobrze. Freya padła, wszyscy są na prawej linii. Ja mogę trochę speed pusznąć. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj Rama jest nafidowany, to bardzo dobrze. O, przylazło, kurde, musiało. Musiało przyjść, teraz. Mam ulta jakby, co to mogę ją zjechać. Tylko nie mam jeszcze abilitek. No chodź, no chodź, no chodź. Chodź, chodź. Jezu, Jezu! Co to jest? Co to było? Jaki on ma lifesteal? Z czego on ma lifesteal? Z polemanekonu taki lifesteal? Bez przesady. Co to jest? Co to było? No to było. O bo... A i moje staty już się całkowicie zepsuły. 6-6. No smutno to. Mogłaby być lepiej. No ale ta Freya jednak, kurczę, kieruje ich. Tylko ona zagra. Za 10 masterka, no to co się dziwić. Czy ja bym ją zjechał, gdyby, kurczę... Gdybym ja trafił tym... Krakenem, lepiej. Gdybym ja... ten... Ona weszła na ten właśnie ten drugi okrąg. Tylko nie mogę kupić. Bo właśnie ona weszła w ten... szersze okrągi, dlatego tak mało damage jej wlazło. No kurczę, nie trafiłem. Mój błąd. Dobra. Lecimy. Dalej ze speed buffem. Po prostu mega. Kurde. To jest. Takie szybkie, kurczę. Takie szybkie. Leci. Chyba nie wiem, co jest tego. To Freya, kurde, trzeba ją zabić. To jest takie gówno. Za chwilę bije coś. Uff, dobrze. No, ona zginęła. Padła. Ty. Co ja na to nie pozwolę. Ty kurde. Właśnie dobrze, puszuj, puszuj! Ja tu odpuszczam. Ja to odpuszczę. Jestem właśnie ten, co odpuszczę. Spierdzielaj. Spierdzielaj. No fajnie. Kurde. Dobra, widzimy się za 50 sekund. Dobra, jesteśmy z powrotem. To trzeba zabić tą fę po prostu. Czy to jest tak nafidowane?
Jak tak można być po prostu? O właśnie, chronospedant następny item kupię. Nie no, ten muszę to na Freya po prostu, bo na niego po prostu oni tak bolą, że nie wiem. Co ja mogę kupić na nich? Tu coś na Magical Protection. Co, bulwarka? Prawda? Bulwarka? No dobra, kupię tego bulwarka. O Boże, teraz to oni to wygrają w ogóle chyba. To muszę iść i po prostu pildować, żeby na mnie spuszowali. Ale na mnie się split pushuje, to jest bardzo dobre. Super. Dobra, idę tutaj. O Freya, o Boże. No fajnie. No fajnie, właśnie zginąłem. O Boże, znowu! No dobra. Po kolejnym decie przez Freya postanowiłem zmobilizować się i unikać jej na 50 metrów. I mianowicie dofarbić sobie do 20 levela, bo na mnie też ciśnie na level. A więc, robimy trochę tych kampów i w ogóle farmimy. I w ogóle trzeba to farmić. Damage'a sobie zrobię. Że mój damage nie był taki dobry. No i oczywiście bulwarka kupuję, no bo co tutaj, ta Freya mnie tak ciśnie, że ja pierdolę. Następnie item gojemy w Isolation, bo jestem zbyt dużym papierkiem. Zawsze 19, bardzo dobrze. Trochę... jeszcze na jedno... O Boże. Nie. A nie trafiła, dobrze. Ale jestem szybszy. Nie ma chleba, jestem szybszy. No, nie, w sumie więcej zabrałem życia niż... O, dobra, teraz idziemy na nią. Teraz, kurczę, ciśniemy na nią. Nie ma chleba, że ona nas zabiła, Roma. Nie ma chleba po prostu. No way. Dawaj, ciśniemy ją. Dawaj, kurde, Rama. Nie, 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 nie. Nie chcę ginąć, nie chcę ginąć. Tak, jasne, jeszcze lepiej, kurde. Co? Jakie z tym ją zabiłem? O Boże. Zbyt fuksierskie, kto jej pomógł w ogóle? Ktoś mi pomógł. Dobra, idę się tutaj wstydnąć, o Boże. Tam przez to uskiedź. Merk. Merka chyba mogę zabić, Merk nie jest chyba dobry. Merk nie jest za dobry. Niech oni tam walczą, ja nie mogę walczyć po prostu, ja jestem zbyt... O, spin. No kurde, jest coś, na czym mogę się live streamnąć. Nie ma, kurde! Nie, no, oczywiście sobie, żeby był wszystko, nie będzie mógł się live streamnąć. Tu coś jest może? Tu coś jest? Nie ma. Kurde. Nic nie ma. Szybciej moja podka zadziała, niż ja się live streamę. Macie to. Dobra, live stream. Nie ma ulta chyba. Nie ultował. Dobra, pięknie, dobre, dobre. O, to. Jezu, Jezu, god damn. O, Freya, okej. Full back. Retreat middle lane, kupuję bulwarkę, bo mnie stać. Chyba, że Freya zabijemy. To jest opcja. Nie, nie zabijemy. No way. No fucking way. O, shit. O, to put. Do widzenia. Zabił Freya! Godzi mnie dalej? Goni mnie. Skubaniec. Spierdzielaj. Dobra. Przeżyliśmy, zabili Freya, super. Nice job. Spuszowaliśmy tower. Nie, nie spuszowaliśmy. Spuszowaliśmy tower, w ogóle genialnie. Git malina jest. Wygrywamy na pusza, spuszować im tower. Frey nie ma na 40 sekund. Muszę szybko się dostać i spuszować lewy tower. Albo atak Fire Giant. Weźmy Fire Giant, to zróbmy. Zróbmy Fire Gianta. Nie ma Frey. Szybko, Herk, dawaj, dawaj! Zróbmy go szybko. Masz Hoga trzeciego? Ma Hoga trzeciego, dobrze. To zrobimy. Mamy szybkiego Ferrze. Szybko go porobimy. O, shit. O, to kupa. Proszę, schogujesz szybko, dawaj, hoguj! Hoguj! Mamy? Czy oni mają? Oni mają, kurde, sztilnęli.
Ja pierdzielę. Co to jest? Ta jeszcze. No dawaj, Hades. No, no nie krępuj się, Hades, dawaj. To jest Freya? Freya z Firegiantem? Po prostu niemożliwe. Strzela mocno. Dawaj, Rama, po prostu. Jak tak można? Co to był za pomysł w ogóle? Co było za mną? Wucherk, dobrze. Zrobiliśmy Agniego. O! Pięknie. Dobrze, trochę się odkułem. Już na zero pomysł wyszedłem. Nie puszcz, puszcz, puszcz. Freya, czy dostała Firegianta? Chyba dostała. Ale dobrze, zabijamy ich. Tylko trzeba spuszować, no, czy jakiegoś Feniksa chociaż zrobić. Herki jest dobre, okej. Trzeba z Herkiem palić. Albo God Fury zrobimy. God Fury jest? Jest God Fury. Robimy God Fury, że będziemy się w tyłu. Trzeba zrobić go twierdzić, że będziemy do tyłu na nasze strony. No, ostatni tam oczywiście Rodok tutaj. Czyli Freya tak nie boli ze względu na mój bulwark of hope. Sprzedajemy to. I Rodok tutaj. Pięknie. Przydałoby się Freycie zabić. Zabić Freya trzeba po prostu. Jak zabijemy Freya, to oni już nie umieją sami działać. Atak left lane, przyjaciele moi. Macie to. Nie ma puszu! Nie będziecie mi puszować linii! Przesady. Cheat? Dobrze. Tak, no, no, no. Nie, zjecie. Można zrobić tak? Pięknie. Zabiliśmy Freya. Genialnie. Szybko zabiję, bo z moim speedem to po prostu łatwo to zrobić. Jeszcze go spowolnimy. Tym dowalimy i super. Attack left tower. Attack tower. Dobra. Szybko ciśniemy ten tower. O kurczę, długa rozgrywka. 40 minut, ale to dobrze i źle zarazem. Myślę, że na początku powinien być... No dobra, tankujesz, okej. Okay. Super. Dostaliśmy tower, bardzo dobrze. Super, super. No i z tym Firegiantem już wszyscy nawet go nie mają. Freya już przestała istnieć w ogóle nawet dla mnie. Już nie jest taka dobra, wszyscy się już tylko na nią rzucają. Agni, trzyma. Pyk. Coś tu szale. Nie, Freya jeszcze nie ma, no to jest przesad... Bulwark się odpalił, bardzo dobrze. Muszę się lifestynąć i nie mam many. No co ja mam z tym zrobić? Czy jest już Freya na polu bitwy? Czy jest już Freya na polu bitwy? Ja się muszę cofnąć, naprawdę. World of Tautai chociażby. I podokończony Aegis. Czy Bitsy. Żeby na Hadesa były. Hades i tak już ma pewnie ulta. Roman, teraz nie mam to. Sobie jak najszybciej tam dojdźmy. No trochę słabo. Kupić ciśnie. Tak jak Rama. No Rama ciśnie, ciśnie. Ale dobrze, jesteśmy. O Freya, Freya, Freya. Frikilu, Frikilu do Frey. Frikilu. Super, super, brawo, brawo. Super. Świetnie. Masz to, ty przejdziesz. Zwolnienie. Shut down. Świetnie. Release the Kraken. Aj, uciekł. Skubany. Skubany. Pójdźmy po speedbuffa. Freya wykluczyliśmy, można puszczać coś. Wiem co puszczę. Puszniemy za chwilę tam. Tylko na początku speedbuff. Którego nie ma. Fajnie się przekonać, że nie ma speedbuffa. To lecimy na drugą stronę puszczać szybko. Nie. Tak, left Phoenix. Tam mamy miniony. Hmm.
wąs tym gównem. Puszujemy. Frey, jeszcze mam 15 sekund na szybko puszczenie tego Feniksa. Bo Frey jeszcze nie ma. No to jest kupit. Genialnie. Dostałem stuna? Dostałem stuna. Super. Genialnie. Dawaj, Hark. Ciśnij. Świetnie. Świetnie, świetnie. Dobra, Frey już jest na polu walki, to nie jest fajne. Frey teraz strasznie ginie. To papierek jest już. Po prostu... Każdy zbudował coś na nią. Zbudowałem bulwarkę i po prostu już mnie nie ciśnie. Dobra, zabijcie tego. Merka. Słabo zutuje. Widziałem. Jednak dalej Freya, kurczę, zagrożenie sprawa. Ale zabić. O, bardzo ładnie. Defend middle lane. Defenduj. Szybko defendujcie. Potrzebny nam defend middle lane'a. To dokupimy. I zakupimy sobie jeszcze to. Zabij, przecież on jest słaby. Ty masz lifesteal Rama. Ty jesteś ADC przecież. A jednak jeszcze Freya. Freya, kurczę. Mam medytkę, ale salvation. Jako support. No. Może i dobrze. Dobra. Trzeba zabić Freya za wszelką cenę. Bez zabicia Freya. Nie zbijał w ogóle bez ulta. Nie. Push on tower, push on tower. No way, no way, no way, no way, no way. To idziesz tam na MSD, idę, dobra. Pusznął tower. Dobra, nie pusznęli tower. Trzeba teraz... Trzeba pusznąć tą linię. Teraz będę tu siedział. Dobra. Kurczę, jakie to długa teraz grywka, boże. Jaka obrównana jeszcze. Wystarczy, że jeden po prostu jeden dobry teamfight i po nas. Oni pójdą midem, my pójdziemy dowolną liną. Chyba, że teraz szybko zrobimy ładny split push i zabijemy im Feniksa. To jest opcja, kurczę. To jest dobra opcja. O Freya, o szty. No to jesteśmy w dupie. Możesz to ogarnąć? Pięknie. Cudownie. Zrobiliśmy Freya. Wypuszczyłem Feniks, no way. Jak szybko schodzi, super. Piękne, ładny Aegis. Jeszcze, o jest Feniks-ki. Jeszcze pewnie Kupida zabijemy. Dziękuję. Retreat i retreat damy, widzimy, oczywiście, że retreat. Retreat! Pięknie. To sobie zakupimy. Pięknie. Spuszczowaliśmy prawy Feniks, zabiliśmy Freya po prostu idealnie. Przecież ja sobie teraz speed buffa może wezmę. Byłoby fajnie. Gdyby był ten speed buff. Jest speed buff? Jest speed buff. Świetnie. Dobra, mamy speed buffa. Merk, kurde, 5-13, naprawdę nie musi go zabić. Dobra, jedziemy, jedziemy. Może teraz inny Feniks? Lewy? Albo midem, 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 midem. Też pójdę midem. Tam jest Freya Nemesis. Muszę pomóc. Muszę pomóc za wszelką cenę. No way, bro. Kurde, spierdzielaj tutaj Freya. Pierdzielę.
No. Jest, są ogniste miniony, świetnie. Teraz ich pociśniemy z naszymi ognistymi minionami. Kupidu. Kupidu, co to było w ogóle? Tak słaby ult. Nie widziałem. Freya, to jest słabe. To jest słabe, ale już troszeczkę. A, tak to. Jedę do wszystkich. Speki. Cześć. Nie retreatamy tam. No może jednak. Papa. Pięknie, przewaliło się. Trochę chociaż. Trochę tam damage'a zrobiłeś. Może Nemesis idzie. Dobrze. Potrzebujemy jej tutaj. To bardzo. Z jej OP statami. Dobrze, 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 dobrze. Pięknie, 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 cudownie. Pięknie, pięknie. Zrobiliśmy Freya, to jest ten moment, kiedy kończymy grę panowie. Wbijamy tu Herc tankuj. Już pięknie. Ten jeden się nauczył, że trzeba stanąć. Cudownie poszedł Fenix. Piknie. Release the Kraken. Pięknie, jeszcze Hadesa dziabnęliśmy. I teraz bym się cofnął. Szczerze. Chyba, że lifesteal mój jest na tyle duży, że... Czy my to kończymy? My to kończymy w sumie chyba. Chyba się lifesteal'em. Lub na kotkę. Jeszcze... Aha, jeszcze Fenix nam idzie, poszliśmy. Bijemy tego. No, koniec gry. GG. Good game. Pięknie. No to dzięki wam za oglądanie. Jeszcze tylko szybko tam, jak w poprzednim odcinku omówię buildy innych. No. Swoje buildy już znacie, więc nie muszę omawiać. Dobra. Tak, to jakieś są figury. To więc Changi. Okej. Chociaż to niepotrzebnie, ja bym coś bardziej na Freya właśnie zbudował, jak bulwarka, Son of Geyser, jakby chciała. Okej, Nemesis, okej, Asi, bardzo fajnie, że to wrót, okej. Deathbringer, Fatalis, nie za bardzo. Ja bym Fatalisa nie budował. Ja bym zbudował Queenki na przykład. Fatalisa bym nie budował, zbudowałbym Rage'a, o. Rage'a bym zbudował. Herkules. Tak, okej. To dobry był, dobry beat. Rama. Tak. No piękny build, bardzo bez zastrzeżeń. Agni Voidstone, na mnie pewnie, Brank of Star. Buzz na trzeci item, słabo. Powinno być na pierwszy. Rzeczy w Valurii, Obsidian Shard. No, tylko te buty mi się nie podobają. No ich Book of Thoth według mnie narodów to dalej tutaj spokojnie mogę zamienić. Freya. No bardzo dobry build, lepszego mnie wymyślił. W sumie też takim, jak gram Freya, tylko też takim. Bomba Smash. Co, nie mam kasy, żeby go sprzedać? Nie wiem, ja bym sprzedał. Bo z Fatalisa. Znaczy, nie, na Fatalisie nawet mógłbym. Nawet mógłbym na Fatalisie, chociaż tego nawet z Fatalisa się nie buduje. No to build dobry. Build dobry. Kupić Deathbringer, tak, dobrze, bardzo ładnie. Tak, Red Hades, tak, tutaj oczywiście Reinforced Grave powinno być, to, no on się nie zdecyduje, czy on idzie pod maga, czy pod tanka. Bo to jest taka całkowita hybryda i tego się w ogóle nie buduje, co to jest w ogóle? Tego się nie buduje. No, więc myślę, że wam się podobało, to jeszcze macie statystyki. Nadzieję, że wam się podobało, dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia, do następnego odcinka. Ciao.